poznaliśmy się z księdzem Andrzejem, jeszcze wtedy nie księdzem, tylko studentem. Studentem Akademii Długosza w Częstochowie, studiował pedagogikę i tam przyjeżdżał do nas, prowadziliśmy z żoną taką dużą kolonię na 500 dzieci, dzieci z województwa szczecińskiego przyjeżdżały i on starał się o pracę na tej kolonii. Myśmy go zatrudnili, ponieważ z rozmowy, jaką żeśmy z nim przeprowadzili, wynikało, że jest fantastycznym człowiekiem, bardzo miłym, uczuciowym, bardzo takim mile nastawionym do świata, do dzieci przede wszystkim. I był przez 3 lata wychowawcą na tej kolonii. Przyjeżdżał co 3 lata. W każdym roku przez 3 lata. I ksiądz, jeszcze wtedy Andrzej, zaprzyjaźnił się dlatego, że umiłował Beskidy. Jeździliśmy po wycieczce, ciągle mi mówił: kierowniczku, chodźmy, obejdziemy kawałek tych górek, bo chciałem zobaczyć, co tam z tyłu widać. I tak, że przyjeżdżał długo potem do Zwardonia, przyjeżdżał ze studentami również Akademii Teologicznej tu z Częstochowy, uczył ich Beskidów. Zakochał się bardzo w górach, bardzo się zakochał. Ostatnio powiedział mi tylko tyle, że jak był i prowadził ślub mojego syna, to powiedział, że ja zachorowałem na chorobę gór przez pana. A ja mówię, to jest mi strasznie miło. Mówił mi zawsze kierowniczku. A ponieważ się dowiedziałem z telewizji, że został powołany na biskupa, no to ja, żebym nie przyjechał. Skoro był takim miłym, przyjemnym, fantastycznym człowiekiem i mówił przede wszystkim bardzo dobrze. Mówił, dawaliśmy mu wolną rękę. Wiedziałem, że nic się z młodzieży nie stanie wtedy, jak był wychowawcą. A potem, jak syn studiował w Częstochowie, na Politechnice Częstochowskiej informatykę, to go odwiedzał. Był w tej też towarzystwie katechetycznym studentów i tu się z nim poznali bardzo blisko, a jeszcze wcześniej, ale to już córka powie sama o tym, jak z nią jeździł, bo ja też posiadam. No i jest jakby takim członkiem rodziny. Ostatnio mu powiedziałem, że traktujemy księdza jak ja traktuję jak trzeciego brata, czy syna, którego mam. No i bardzo się cieszy i powiedział, że jak kiedy tylko to plecak spakuje, jak już będzie, ale jeszcze nie był biskupem, a był proboszczem w Zawierciu. To mówi, to kiedy spakuje plecak, to przyjadę. No ale już nie przyjechał, tylko ja musiałem do niego przyjechać. No i tak to się między nami zaczęło i tak to trwa do dzisiaj. To jest już prawie 30 lat. Czyli jest to taka prawdziwa przyjaźń. Przyjaźń, tak. Bardzo nas lubimy, jego. I tak ciągle się przyjeżdża, wspomina ciągle góry i góry i góry i góry i ciągle chodzi. Bo muszę Państwu powiedzieć tak trochę po góralsku, że jak się wędzie na tę górę, a siądzie się na tej górze, to się widzi bardzo blisko Pana Boga. Bardzo blisko. Wydaje się, że siedzi koło ciebie. Jak się otworzysz na nie wszystkie, to tak jak skrzydła by urosły, możesz wylecieć w powietrze do Boga. Z księdzem Andrzejem poznaliśmy się w 80-tych latach, kiedy to wspólnie wyjeżdżaliśmy na obozy rehabilitacyjne z niepełnosprawnymi. Działaliśmy wtedy w klubie Otwartych Serc, tu na terenie Częstochowy, gdzie tych osób zrzeszonych było bardzo, bardzo dużo. I pewnego razu pojechaliśmy na obóz do Załęcza. Załęcze Małe to jest taka miejscowość koło Wielunia. I tam jak zwykle Andrzej, bo to jest dla mnie Andrzej, no może w tej chwili już biskup, ale pomimo wszystko Andrzej, zawsze zajmował się osobami najbardziej poszkodowanymi przez los. Zajmował się Tomkiem z porażeniem mózgowym, który nie chodził, nie jadł sam, ledwo co mówił, jednakże była to osoba intelektualnie sprawna. I to oddanie, bo może nie poświęcenie, ale oddanie tej osobie pokazało księdza Andrzeja w takim świetle osoby niesamowicie oddanej i pokornej. Z Tomkiem, z tą osobą niepełnosprawną, zajmował się i bywał bardzo często, bo Tomek pochodził tu z Częstochowy. Andrzej jako student odwiedzał również Tomka w te chwile, kiedy miał po prostu wolne. Tomek bardzo był związany z Andrzejem i przeżył niejako to, że wstępuje Andrzej do seminarium, bo właśnie na tym spotkaniu w obozie w Załęczu Andrzej się zwierzył, że wiesz,
dzisiaj jadę do Krakowa. Ja mówię, po co jedziesz do Krakowa? No jadę, mówi, składam papiery do seminarium. I gdy Tomek się dowiedział, że tak się będzie działo, to tak trochę zrobiło mu się przykro, bo zdał sobie sprawę z tego, że no już to nie będzie jego Andrzej, nie będzie na co dzień, tylko co jakiś czas. Także co można powiedzieć o księdzu Andrzeju? Na pewno za bratem Albertem, że jest dobry jak chleb. I to chyba mówi wszystko.
si pentur inimici eius, et fugiant quiod erunt eum, a faci eius. Spiritus Domini, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Gromadząc się dzisiaj w Bazylice Archikatedralnej Kościoła Częstochowskiego w roku jubileuszu stulecia parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny, jakżeż nie podkreślić biblijnej prawdy, że Bóg chce z żywych i wybranych kamieni budować świątynię swojej miłości i chwały, budować jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wdzięcznym sercem ogarniamy osobę Ojca Świętego Franciszka, który przez posługę nuncjusza apostolskiego, arcybiskupa Salvatore Pennacchio, obdarował nasz lokalny kościół biskupem nominatem Andrzejem. Również sercem rozradowanym witamy Jego Eminencję księdza kardynała Stanisława Dziwisza, apostolskiego świadka posługi świętego Jana Pawła II, arcybiskupa seniora Stanisława, biskupa Antoniego. Radujemy się obecnością księży biskupów Jana Wątroby z Rzeszowa, Henryka Tomasika z Radomia, Grzegorza Kaszaka z Sosnowca, Romana Pindela z Bielsko-Białej, Jana Piotrowskiego z Kielc, Pawła Stobrawę z Opola, Adama Bałabucha ze Świdnicy i biskupa Łukasza Buzuna z Kalisza. Święcenia biskupie to powód do radosnej wdzięczności. I Kościół dzisiaj w uroczystość świętego Jana Chrzciciela o ten dar jedności w Duchu Świętym prosi. A zasadniczym zadaniem nowego biskupa jest wezwanie, aby każdy człowiek, każdy z nas w Chrystusie, in Christo, odkrywał swoje życie i przeznaczenie. Witam wszystkich zgromadzonych w imię Chrystusa w Duchu Świętym, zarówno tutaj we wnętrzu świątyni, jak również łączących się z nami poprzez przekaz rozgłośni i telewizji Trwam i telewizji Niedziela. Abyśmy z czystym sercem mogli sprawować tę najświętszą ofiarę i obrzęd święceń, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem
myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Śpiewamy Na przemian ze scholą. Przemian z chórami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Teraz chóry. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana. Udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Siadamy. Otwórzmy serca i uszy na Słowo Boże.
Głoszenie Ewangelii jest głównym zadaniem biskupów. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi, głosi prorok Izajasz. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Wyspy, posłuchajcie mnie. Ludy najdalsze, uważajcie. Powołał mnie Pan już z łona mej matki. Od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta. W cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie i rzekł mi: Tyś sługą moim, w Tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem: Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem siły, lecz moje prawo jest u Pana, i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana. Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. I rzekł mi: To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, a moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Oto słowo Boże. Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył. Wszyscy? Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli. Przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę. I znasz wszystkie moje drogi. Sławię Cię, Panie. Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył. Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze i utkałeś mnie w łonie mej matki. Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył. Godne podziwu są Twoje dzieła. Sławię Cię, Panie, za to, duszę moją znasz do głębi,
Nie tajna ci moja istota. Kiedy w ukryciu nabierałem kształtu, utkany we wnętrzu ziemi. Sławię cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył. Jan głosił chrzest nawrócenia, a ci, którzy się boją Boga, przyjmą naukę o zbawieniu. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W synagodze w Antiochii Pizydyjskiej Paweł powiedział: Bóg dał ojcom naszym Dawida na króla, o którym też dał świadectwo w słowach: Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A pod koniec swojej działalności Jan mówił: Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach. Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją Boga, nam została przekazana nauka o tym zbawieniu. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogę. Że będzie to dziecię, bo ręka Pańska była z nim. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna.
gdy jej sąsiedzi krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią. Cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili, a natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska z nim była. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu, aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Oto słowo Pańskie. Alleluja, 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 alleluja. Rozpoczynamy uroczysty obrzęd święceń biskupa. Błagajmy Boga, aby stał się cud Pięćdziesiątnicy i stąpił Duch Święty, przez którego Syn Boży żyje i działa w Kościele.
Kapłani asystujący, ksiądz Jacek Reczek i ksiądz Adam Druszcz, przyprowadzają elekta przed arcybiskupa głównego szafarza święceń. Ksiądz Jacek Reczek zwróci się do księdza arcybiskupa głównego szafarza z prośbą, także w naszym imieniu, aby go wyświęcił na biskupa. Czcigodny Ojcze, Święta Matka Kościół Katolicki prosi, abyś księdza Andrzeja Przybylskiego wyświęcił na biskupa. Czy macie nominację Stolicy Apostolskiej? Mamy. Odczytajcie. Kanclerz Kurii, ksiądz Marian Szczerba, odczyta tekst Pisma Papieskiego. Franciszek, biskup, sługa sług Bożych, przesyła pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie umiłowanemu synowi Andrzejowi Przybylskiemu, duchownemu archidiecezji częstochowskiej i dotychczasowemu proboszczowi parafii świętych Piotra i Pawła w Zawierciu, który został ustanowiony biskupem pomocniczym tej archidiecezji i równocześnie wybrany na biskupa tytularnego Orte. Gdy duszpasterskie okoliczności za tym przemawiają, zachowując zwyczaj naszych przodków, braciom naszym, biskupom, którzy kierują wspólnotami kościelnymi, wyznaczamy biskupów pomocniczych, aby działalność apostolska była wypełniana skuteczniej. Skoro więc czcigodny brat wasz, Wacław Depo, arcybiskup metropolita częstochowski, uwzględniając ogrom pracy w kierowaniu kościelną wspólnotą, poprosił o wyznaczenie biskupa pomocniczego, my, zasiadając na katedrze świętego Piotra, uznaliśmy, że prośba tegoż arcybiskupa winna zostać w pełni wysłuchana. A ponieważ ty, jako prezbiter archidiecezji, z zapałem pracując wśród młodzieży, kleryków i w kilku parafiach, dowiodłeś, że posiadasz należyte przymioty ludzkie, chrześcijańskie i kapłańskie, wydajesz się więc odpowiedni do pełnienia tego urzędu. Dlatego za radą kongregacji do spraw biskupów, naszą najwyższą władzą apostolską, ustanawiamy cię biskupem pomocniczym wspomnianego kościoła metropolitalnego i równocześnie mianujemy cię biskupem stolicy tytularnej Orte ze wszystkimi prawami i obowiązkami, które łączą się zgodnie z przepisami prawa, z godnością i urzędem biskupa. Zezwalamy na przyjęcie przez ciebie święceń poza Rzymem z rąk katolickiego biskupa z zachowaniem przepisów liturgicznych, po wcześniejszym złożeniu, zgodnie ze świętymi kanonami, wyznania wiary katolickiej oraz przysięgi wierności nam i naszym następcom. Tymczasem zachęcamy cię, umiłowany synu, abyś wiernym wspomnianej kościelnej wspólnoty z zapałem głosił prawdę niosącą zbawienie we wspólnym trudzie z jej pasterzem, za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny Jasnogórskiej, godnej czci Królowej Polski. Dano w Rzymie u świętego Piotra dnia 20 maja w roku pańskim 2017, piątym naszego pontyfikatu. Franciszek, papież. Powiedzmy głośno, Bogu niech będą dzięki. Bogu niech będą dzięki. A teraz ksiądz arcybiskup do święconego i do nas wygłosi homilię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.
Najdostojniejsi księże arcybiskupie, nuncjuszu apostolski, reprezentujący osobę Ojca Świętego Franciszka w naszej Ojczyźnie, eminencjo księże kardynale Stanisławie, ekscelencje księże arcybiskupie Stanisławie, księża biskupi, księże biskupie nominacie Andrzeju, bracia w posłudze Chrystusowego kapłaństwa, osoby życia konsekrowanego. Droga rodzino, najbliższa rodzino księdza biskupa Andrzeja wraz z przedstawicielami jego parafii. Szanowni przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych, drodzy przedstawiciele uczelni wyższych naszego miasta, drodzy bracia i siostry, łączący się z nami w dzisiejszej Eucharystii poprzez również przekaz katolickich rozgłośni radiowych, Radia Maryja, Jasna Góra, Radia Fiat, Telewizji Trwam, Telewizji Niedziela, Telewizji Orion. W pierwszym dniu tego tygodnia, jakim była 11 niedziela zwykła, usłyszeliśmy Chrystusowe powołanie 12 apostołów i posłanie ich na wielkie żniwo ludzkich serc i sumień. Albowiem to sam Chrystus w Duchu Świętym, będąc posłanym przez Ojca, tworzy nowy porządek zbawienia, który buduje wspólnotę Kościoła. W tym ewangelicznym obrazie powołania dostrzegamy zaufanie Chrystusa, który ludziom zawierza samego siebie i uznaje, że ludzie są zdolni do działania w Jego imieniu. To zaufanie jest naprawdę wielkim darem, który kryje się w słowie kapłaństwo. Dzisiejsza uroczystość konsekracji nowego biskupa pomocniczego dla archidiecezji częstochowskiej wpisuje się w tę tajemnicę Kościoła, w którym Chrystus jest jedynym i wiecznym kapłanem, pasterzem dusz naszych. W pierwszym czytaniu liturgicznego święta narodzenia świętego Jana Chrzciciela usłyszeliśmy słowa proroka Izajasza: powołał mnie Pan już z łona matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię, ukształtował mnie na swojego sługę. Podobnie wołaliśmy słowami psalmisty psalmu 139. Ty bowiem utworzyłeś moje wnętrze i utkałeś mnie w łonie mej matki. Albowiem człowiek nie może siebie pojąć bez Boga i nie może też bez pomocy Bożej siebie urzeczywistnić. Jeśli więc Jan Chrzciciel będzie wielkim w oczach Pana, to dlatego, że już w łonie Matki został napełniony Duchem Świętym. Jego misja w oparciu o Boga przebiegać będzie dwutorowo. Ma wzywać do nawrócenia rodaków i przekazać Boże zbawienie, które dotrze aż po krańce ziemi. Wiemy, że to drugie posłanie uczynił Pan Jezus nakazem misyjnym. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ten program realizuje Kościół w Polsce w przeżywanym przez nas roku duszpasterskim. Ten sam mandat apostolski zostaje dzisiaj zadany Tobie, biskupie Andrzeju, abyś w Chrystusie wypełniał misję Kościoła. Ta misja Kościoła trwa nadal i będzie wciąż nowym wyzwaniem, a zarazem nieustannym procesem przyjęcia Jezusa Chrystusa i przylgnięcia do Niego. I im bardziej otaczający nas świat będzie się dechrystianizował, im bardziej będzie dotknięty niepewnością i tak zwaną postprawdą i obojętnością wobec chrześcijaństwa, to tym bardziej większe będzie wołanie o dobrych pasterzy, którzy staną się jak latarnia w nocy czy skała, na której można się oprzeć. Bo nie można pójść za Chrystusem, będąc powołanym już spod serca Matki, a później żyć według własnego modelu, według własnego pomysłu i jak mi się podoba.
prawda, która jest w Chrystusie, pokazując kierunek i miarę ludzkiej wolności, woła o odpowiedź poprzez miłość i dar z siebie. Jest rzeczą niezmiernie ważną, aby powołani przez Chrystusa do służby kapłańskiej czy życia konsekrowanego nie tylko odznaczali się znajomością Ewangelii i według niej żyli, ale by znali zarówno ludzi, do których są posłani, jak i warunki życia adresatów głoszonego przez nich orędzia Ewangelii. Zwrócił na to uwagę już święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Pastores Dabo Vobis. Oto jego słowa. Musimy otwierać się na światło Ducha Świętego, by rozpoznawać, dokąd zmierza dzisiejsze społeczeństwo, odkrywać jego głębokie potrzeby duchowe, określać konkretne i główne zadania oraz odpowiadające im metody, by stosownie odpowiedzieć ludzkim oczekiwaniom. Spełniając te słowa świętego papieża Jana Pawła, doświadczamy zarówno w świecie, jak i w naszej ojczyźnie głębokich przemian, które torują drogę jakiejś nowej pseudokulturze. Niesie ona z sobą wiele pytań dotyczących sensu życia ludzkiego, ale także zachwianie uznanego systemu wartości chrześcijańskich, wiary, modlitwy, praktyk sakramentalnych, odejście od wartości moralnych związanych z Chrystusem i Jego Ewangelią, a promujących egoistyczne sposoby zachowań w imię wolności i źle rozumianej tolerancji. Kościół w tych przemianach niejednokrotnie spychany był i jest w życiu społecznym na margines, kiedy próbuje udzielać i inspirować odpowiedzi na podstawowe pytania, mając źródło w Ewangelii. Dlatego też za świętym Janem Pawłem II chcemy sobie dzisiaj i innym przypomnieć, że w sprawach zasadniczych, takich jak zmysł Boga żywego, przyjęcie Ewangelii Jezusa Chrystusa, dar zbawienia przez wiarę w Chrystusa, sakramenty Eucharystii i pojednania, sens ludzkiej miłości w małżeństwie, teologia ciała, szacunek dla życia, dzielenie się z potrzebującymi. Kościół, a w nim biskup, kapłan i każdy chrześcijanin nie może zgodzić się na milczenie, nie może ustąpić i usunąć się w cień pod pretekstem, że trzeba zostawić miejsce dla pluralizmu prądów ideowych, z których wiele przenikniętych jest scjentyzmem, materializmem, czyli ateizmem. Zauważmy, drodzy bracia i siostry, że ten głos papieża, który przed chwilą przedstawiłem, wypowiedziany do kapłanów i kleryków w Montrealu 11 września 1984 roku, nie stracił nic ze swej przejrzystości. Jest nadal doświadczeniem wiary Kościoła, że dzisiejszy świat, wbrew różnym kontestacjom, bardziej niż kiedykolwiek woła o ludzi pochwyconych przez Boga, świadków, którzy uwierzą słowu Chrystusa, Jego zmartwychwstaniu i życiu wiecznemu. Uwierzą do tego stopnia, że całe swe ziemskie życie poświęcą misji Ewangelii i wezmą za nią osobistą odpowiedzialność. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, drogi księże biskupie Andrzeju, dzisiejszy fragment Ewangelii według świętego Łukasza dużo miejsca poświęca nadaniu imienia Jan, które zostało oznajmione Zachariaszowi, zanim dziecko poczęło się w łonie matki. A to imię Jan oznacza tyle, co Bóg jest przychylny, Bóg okazał się łaskawy. I rzeczywiście Elżbieta i Zachariasz oraz krewni traktują jego narodziny
jako dar łaski Bożej. Nikt jeszcze nie wie, jakie plany wiąże z nim Bóg, ale wszyscy odczuwają, że zaczęło się coś wielkiego. Ewangelista zapisze to słowami: istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem. Wierząc Bogu i Jego miłości miłosiernej, potwierdzamy, że wszyscy mamy zakodowany w sobie imperatyw wzrostu. Ta postawa wzrastania w latach i w łasce u Boga i u ludzi wpisana jest również w nasze posłannictwo. A więc każdy z nas z pomocą łaski Bożej zobowiązany jest do pomnażania swojego potencjału intelektualnego i duchowego. Powiedzmy to dobitniej. Właściwa relacja z Bogiem i więź z Bogiem oraz relacja z bliźnimi zasługuje na nasz wysiłek bardziej niż wszystkie inne sprawy. Naszym zadaniem, jak mówił kiedyś kardynał Józef Ratzinger, nie jest spekulować na temat tego, co wydarzy się kiedyś. Wpatrujmy się w Chrystusa. Postawmy Go na wzór świętego Jana Chrzciciela w centrum życia. Słuchajmy Jego głosu, aby Nim żyć. I weźmy to sobie do serca, że sam Bóg przez Chrystusa w Duchu Świętym zna każdego z nas po imieniu i troszczy się o nas. W zakończeniu naszego rozważania nie może zabraknąć odniesienia do daru spojrzenia Matki, o którym mówił i którego doświadczył Ojciec Święty Franciszek na Jasnej Górze 28 lipca 2016 roku. Ona jest z nami. Ona również patrzy się na nas bardzo konkretnie, bardzo osobiście. Dlatego oddajmy głos współczesnej poetce, która ten dar ujęła następująco. Ponad głowami, zza krat, przez mrok, przez grzech, widzę ciemną twarz Madonny i jej czuły wzrok, co zawsze z miłością patrzy i przenika prosto w serce. Amen. Teraz nastąpią przyrzeczenia elekta. Ksiądz arcybiskup zada 9 pytań, na które elekt musi odpowiedzieć dobrowolnie, czy chce, bo tylko dobrowolne przyjęcie jest warunkiem ważności sakramentu. Elekt stanie za chwilę przed głównym szafarzem święceń, który przemówi do niego i zada mu pytanie. Dawny zwyczaj ustalony przez ojców Kościoła nakazuje, aby przyszłego biskupa wobec ludu zapytać, czy chce dochować wiary i wypełnić powierzony mu urząd posługiwania. Dlatego pytam Cię, czy chcesz z łaską Ducha Świętego pełnić aż do śmierci powierzony nam przez apostołów urząd posługiwania, który otrzymasz przez nałożenie naszych rąk? Chcę. Czy chcesz wiernie i nieustannie głosić Ewangelię Chrystusa? Chcę. Czy chcesz zachować czysty i nienaruszony skarb wiary, który zgodnie z tradycją od czasów apostolskich zawsze i wszędzie strzeżony jest w Kościele? Chcę. Czy chcesz budować ciało Chrystusa, to jest Jego Kościół, i trwać w jedności z kolegium biskupów pod przewodnictwem następcy świętego Piotra Apostoła? Chcę. Czy chcesz wiernie okazywać posłuszeństwo następcy świętego Piotra? Chcę. Czy jako miłujący ojciec chcesz razem z naszymi współpracownikami, prezbiterami i diakonami troszczyć się o święty lud Boży i kierować go na drogę zbawienia? Chcę.
czy ze względu na imię Pana. Chcesz być przystępny i miłosierny dla ubogich, przybyszów i wszystkich potrzebujących? Chcę. Czy jako dobry pasterz chcesz szukać zbłąkanych owiec i odnosić je do Pańskiej owczarni? Chcę. Czy chcesz nieustannie błagać Wszechmogącego Boga za lud święty i nienagannie pełnić urząd posługiwania Najwyższego Kapłaństwa? Chcę z Bożą pomocą. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go dokona. A teraz ksiądz arcybiskup nas wszystkich wezwie uroczyście do modlitwy, a my odpowiemy śpiewaną litanią do wszystkich świętych, bo w najważniejszych momentach Kościół modli się do Ojca przez ich wstawiennictwo. Błagajmy najmilsi Wszechmogącego Boga, aby temu wybranemu hojnie udzielił łaski dla dobra swojego Kościoła. Elekt pada na twarz, będzie leżał krzyżem przed ołtarzem, a my wszyscy klękamy. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święty Michale, módl się za nami. Święci Aniołowie Boży, módlcie się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami. Święty Andrzeju, módl się za nami. Święty Jakubie, módl się za nami. Święty Janie, módl się za nami. Święty Tomaszu, módl się za nami. Święty Jakubie, módl się za nami. Święty Filipie, módl się za nami. Święty Bartłomieju, módl się za nami. Święty Mateuszu, módl się za nami. Święty Szymonie, módl się za nami. Święty Tadeuszu, módl się za nami. Święty Macieju, módl się za nami. Święta Mario Magdaleno, módl się za nami. Święty Szczepanie, módl się za nami. Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami. Święty Wawrzynicze, módl się za nami. Święty Wojciechu, módl się za nami. Święty Stanisławie, módl się za nami.
Święty Kazimierzu, módl się za nami. Święte Perpetuo i Felicito, módlcie się za nami. Święta Agnieszko, módl się za nami. Święty Grzegorzu, módl się za nami. Święty Augustynie, módl się za nami. Święty Atanazy, módl się za nami. Święty Bazyli, módl się za nami. Święty Marcinie, módl się za nami. Święty Benedykcie, módl się za nami. Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami. Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami. Święty Janie Mario Wianeju, módl się za nami. Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami. Święta Tereso od Jezusa, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. Bądź nam miłościw. Przepuść nam, Panie, od zła wszelkiego. Wybaw nas, Panie, od każdego grzechu. Wybaw nas, Panie, od śmierci wiecznej. Wybaw nas, Panie, przez Twoje wcielenie. Wybaw nas, Panie, przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie. Wybaw nas, Panie, przez zesłanie Ducha Świętego. Wybaw nas, Panie, prosimy Cię, my grzesznicy. Wysłuchaj nas, Panie, prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła Świętego i nim kierował. Wysłuchaj nas, Panie, prosimy Cię, abyś zachował Ojca Świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności. Wysłuchaj nas, Panie, prosimy Cię, abyś tego wybranego pobłogosławił. Wysłuchaj nas, Panie, prosimy Cię, abyś tego wybranego pobłogosławił i uświęcił. Wysłuchaj nas, Panie, prosimy Cię, abyś tego wybranego pobłogosławił, uświęcił i konsekrował. Wysłuchaj nas, Panie, prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę. Wysłuchaj nas, Panie, prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie wszystkim cierpiącym i strapionym. Wysłuchaj nas, Panie,
prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Jeszcze klęczymy, ksiądz arcybiskup zakończy prośby modlitwą. Panie, przyjmij łaskawie nasze prośby. Wylej na Twojego sługę pełnię łaski kapłaństwa i obdarz go mocą swojego błogosławieństwa przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wszyscy wstajemy. Najważniejszy moment święceń, zesłanie Ducha Świętego, nałożenie rąk i modlitwa święceń. Główny szafarz włoży ręce na głowę elekta, nic nie mówiąc. Potem również inni księża biskupi. Teraz główny szafarz święceń bierze od diakona księgę Ewangelii, otwiera ją i kładzie na głowę elekta. Dwaj diakoni stojąc będą podtrzymywać księgę Ewangelii, a ksiądz arcybiskup odmówi modlitwę święceń. W połowie dołączą także inni księże biskupi. Boże i Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojcze miłosierdzia i Boże wszelkiej pociechy,
Ty mieszkasz na wysokościach i łaskawym wejrzeniem ogarniasz ziemię. Ty znasz wszystkie rzeczy, zanim powstaną. Ty ustanowiłeś prawa w swoim kościele przez słowo Twojej łaski. Ty od początku wybrałeś ród sprawiedliwych, pochodzących od Abrahama. Ty ustanowiłeś zwierzchników i kapłanów i nie zostawiłeś swojej świątyni bez posługi. Ty od początku świata chciałeś być uwielbiony przez tych, których wybrałeś. Teraz, Boże, wylej na tego wybranego pochodzącą od Ciebie moc Ducha Świętego, który włada i kieruje, którego dałeś Twojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. On zaś dał go świętym apostołom, aby w różnych miejscach ustanowili Kościół jako Twoją świątynię na nieustanną cześć i chwałę Twojego imienia. Ojcze, który znasz serca, spraw, aby ten Twój sługa, którego wybrałeś na biskupa, kierował Twoim świętym ludem i nienagannie sprawował najwyższe kapłaństwo, służąc Tobie dniem i nocą. Niech nieustannie wyjednuje Twoją łaskawość i składa dary Twojego Kościoła. Niech mocą Ducha posiada płynącą z najwyższego kapłaństwa władzę odpuszczania grzechów zgodnie z Twoim poleceniem. Niech rozdziela obowiązki według Twojej woli i niech rozwiązuje wszelkie więzy tą władzą, którą dałeś apostołom. Niech dzięki łagodności i czystości serca podoba się Tobie i składa miłe ofiary przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, przez którego Tobie chwała i potęga i cześć z Duchem Świętym w świętym Kościele, teraz i na wieki wieków. Amen. Teraz wszyscy siadamy. Ksiądz arcybiskup, główny szafarz święceń i współszafarze nakładają mitry, wracają na swoje miejsca. Nastąpi namaszczenie głowy oraz przekazanie Ewangelii i insygniów. Niech Bóg, który uczynił Cię uczestnikiem najwyższego kapłaństwa Chrystusa, przeniknie Cię olejem mistycznego namaszczenia i przez hojne błogosławieństwo duchowe zapewni owocność Twojej posłudze.
przyjmij Ewangelię i głoś Słowo Boże z całą cierpliwością i umiejętnością. Teraz nastąpi wręczenie pierścienia, znaku wierności. Przyjmij pierścień, znak wierności i zachowaj nienaruszoną wiarę. Strzeż od skażenia Bożą oblubienicę, to jest Kościół Święty. I mitra, która jest znakiem dążenia do świętości. Przyjmij mitrę i niech jaśnieje w Tobie blask świętości, a gdy ukaże się najwyższy pasterz, niech Ci da w nagrodę niewiędnący wieniec chwały. Wreszcie wyświęcony biskup otrzyma pastorał, znak urzędu pasterskiego posługiwania. Przyjmij pastorał, znak urzędu pasterskiego posługiwania i czuwaj nad całą owczarnią, nad którą Duch Święty ustanowił Cię biskupem, abyś kierował Kościołem Bożym. A teraz ksiądz arcybiskup zaprosi wyświęconego, aby zasiadł jako pierwszy wśród biskupów koncelebrujących. Chóry śpiewają: Bóg jest miłością. Wszyscy wstajemy, śpiewamy uroczyście wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało zmarłej dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wszyscy siadamy. Rozpoczyna się liturgia ofiary. W czasie przygotowania darów chóry zaśpiewają motet in Christo. Słowa i muzyka stworzył ksiądz Marek Cisowski, dyrygent chóru seminaryjnego. Thank you.
Powstańmy. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę samą Twoją, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na nasze i całego Kościoła. Wszechmogący Boże, składamy dary na Twoim ołtarzu, obchodząc z należną czcią narodzenie świętego Jana Chrzciciela, który zapowiadał przyjście Zbawiciela świata i wskazał, że jest nim Jezus Chrystus, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa wysławiamy cuda, których dokonałeś w życiu Jana Chrzciciela, największego między narodzonymi z niewiasty. Jego wybrałeś i uświęciłeś, aby przygotował drogę Chrystusowi. On jeszcze w łonie Matki rozradował się z przybycia Zbawiciela, a Jego narodzenie wielu napełniło radością. Jako jedyny z proroków wskazał Baranka, który gładzi grzechy świata. Jan ochrzcił w Jordanie Twojego Syna, który chrzest ustanawiając dał wodzie mocu uświęcania. Aż do końca Jan świadczył o światłości, a poprzez swoje męczeństwo złożył Chrystusowi najpiękniejsze świadectwo. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępuje. Oh, God.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień narodzenia świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętymi apostołami, męczennikami, ze świętym Janem Chrzcicielem, ze świętym Janem Marią Wianejem, ze świętym Janem Pawłem II, z błogosławionymi Kościoła Częstochowskiego i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa, arcybiskupa częstowskiego Wacława, Twojego sługę Andrzeja, który dzisiaj został wyświęcony na pasterza Kościoła, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie.
przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. 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 Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Komunia Święta będzie udzielana w nawie głównej i w nawach bocznych. Prosimy oczekiwać na szafarzy Komunii Świętej. Przystąpmy do tronu łaski. Odkupienie dokonuje się przez ofiarę, w której Chrystus, pośrednik nowego i wiecznego przymierza, przez własną krew wszedł raz na zawsze do miejsca świętego, otwierając w domu Ojca w łonie Trójcy Przenajświętszej przestrzeń dla wszystkich wezwanych do wiecznego dziedzictwa. Przez to właśnie Chrystus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, którego głosimy, w którego wierzymy, jest arcykapłanem dóbr przyszłych. Jego zaś ofiara oznacza ponowne skierowanie dziejów człowieka w stronę Boga Stwórcy i Ojca. Oczyszczonym sercem ufnie przyjmujmy Eucharystię, która wprowadza nas w przestrzeń nieba. Tak jak już ogłoszono, nie podchodzimy w stronę ołtarza, natomiast szeroki szpaler na środku i w bocznych nawach. Kapłani będą przystępować w podwójnych szeregach z przodu ołtarza i od strony prezbiterium, od strony nawy i od strony prezbiterium. Uwielbienie Najświętszego Sakramentu rozpoczynają chóry. Chór Bazylika Cantans. Wstajemy. Módlmy się.
Posileni na uczcie niebieskiego baranka, prosimy Cię, Boże, aby Kościół, czerpiąc radość z narodzin świętego Jana Chrzciciela, uznał sprawcę swojego odrodzenia w Chrystusie, którego przyjście Jan zapowiadał, przez Chrystusa Pana naszego. Po modlitwie po Komunii Świętej śpiewa się hymn dziękczynny Ciebie Boga wysławiamy. W tym czasie nowo wyświęcony biskup otrzymuje mitrę i pastorał oraz poprzedzany przez biskupa Jana Wątroby i biskupa Antoniego Długosza przejdzie przez archikatedrę błogosławiąc wszystkich. Proszę o szerokie przejście. Już chyba była taka prośba. Przez środek katedry. Śpiewamy na przemian z chórami. Ciebie Boga wysławiamy. Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała. Teraz chóry. Ciebie wielbi ziemia cała. To teraz chóry. Święty, święty nad świętymi, Bóg zastępów, Król łaskawy, pełne niebo z kręgiem ziemi, majestatu Twojej sławy. Przez okrąg ziemi, z głębi serca ile zdołam, głosy ludów zgodzonymi, wielbi święta pieśń Kościoła. Rodzica, Syn z wiek wieka, by świat zbawić swoim zgonem, przyoblubszy się w człowieka, nie wzgardziłeś Panny łonem. Prawicy siedzisz Boga, chwale Ojca, Syn jedyny. Lecz gdy zabrzmi trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. Ze świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdroje. Zbawo, Panie, lud sierocy, błogosław dziedzictwo swoje. Że
wiek wieków nie ustanie. Jest co sławi Twoje czyny. O w dniu onym racz nas, Panie, od wszelakiej ustrzec winy. Z jasną litość życiu całym, tym, co rzeczą Twej opieki, Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Swój list do księdza biskupa Andrzeja Przybylskiego z racji jego sakry przesłał ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. List odczyta ksiądz biskup Antoni Długosz, biskup pomocniczy, senior archidiecezji częstochowskiej. Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie, w imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym złożyć serdeczne życzenia z okazji przyjęcia sakry i powitać w gronie polskich biskupów. Episkopat Polski to dziś 43 biskupów diecezjalnych, 49 biskupów pomocniczych, 61 biskupów seniorów. To liczne gremia. Komisje, rady, zespoły, będące świadectwem życzliwości i kolegialności Konferencji Episkopatu Polski. Zapraszam serdecznie księdza biskupa do zaangażowania w pracę nie tylko na szczeblu diecezjalnym, ale i ogólnopolskim. Nasze serca płynące życzenia wypowiadamy słowami wprowadzenia do obrzędu święceń, powtarzając dobitnie: Ty zaś, drogi bracie, wybrany przez Pana, pamiętaj, że zostałeś wzięty z ludzi i dla ludzi ustanowiony, aby im pomagać w dążeniu do Boga. Biskupstwo oznacza obowiązek, a nie zaszczyt, a biskup ma raczej pomagać niż panować. Niech biskup i pierścień przypomina więc Ci o tym, że królować znaczy służyć każdego dnia z niegasnącą miłością. Niech biskupi pastorał będzie przypomnieniem, że prowadzić do Boga może tylko ten, kto sam daje się Jemu prowadzić. Niech biskupia mitra przypomina wreszcie, że uświęcenie dokonuje się tylko poprzez pracę, tę sakramentalną, składaną każdego dnia na ołtarzu i tę składaną przez Ciebie z siebie samego w sanktuarium Twojego serca podczas głoszenia słowa, sprawowania sakramentów, przewodzenia wspólnocie, podczas wizytacji parafialnych, spotkań z diecezjanami czy momentów podejmowania ważnych decyzji. Życie i posługę księdza biskupa powierzam Bogu Wszechmogącemu za wstawiennictwem Pani Jasnogórskiej, Królowej Polski. Łączę wyrazy szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie. Stanisław Gądecki, arcybiskup metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy. List do księdza biskupa Andrzeja Przybylskiego z okazji święceń biskupich wystosował prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Treść listu odczyta ksiądz Andrzej Kuliberda, wikariusz biskupi do spraw duszpasterskich. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, 24 czerwca 2017 roku. Jego Ekscelencja, ksiądz biskup Andrzej Przybylski,
biskup pomocniczy częstochowski. Ekscelencjo, księże biskupie, proszę przyjąć wyrazy mojego szacunku, serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia z okazji otrzymania sakry biskupiej oraz nominacji na urząd biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej. Dzięki bogatym doświadczeniom, najpierw własnej formacji intelektualnej i duchowej, a następnie 24 latom posługi kapłańskiej w różnych środowiskach, kurialnym i parafialnym, akademickim i seminaryjnym, doskonale poznał ekscelencja, realia, atuty i potrzeby duszpasterskie archidiecezji częstochowskiej. Jestem przekonany, że wszechstronna wiedza zdobyta przez księdza biskupa będzie ogromnie pomocna we wspieraniu ordynariusza w kierowaniu metropolią. W tym uroczystym dniu przyjęcia święceń biskupich z serca życzę ekscelencji wielu łask, zdrowia i wszelkiej pomyślności na obejmowanym dzisiaj urzędzie. Niech w osobie księdza biskupa duchowieństwo i wierni Kościoła częstochowskiego otrzymają dobrego pasterza, oddanego in Christo lokalnej wspólnocie chrześcijańskiej i wszystkim ludziom dobrej woli. Serdecznymi pozdrowieniami i sympatią, Andrzej Duda. I tak zbliżyliśmy się do uroczystego błogosławieństwa. Pozwólcie, że jeszcze zajmę parę minut, bo tyle jest rzeczy i osób, którym chciałbym bardzo podziękować. Drodzy bracia w biskupstwie, w kapłaństwie, kochani siostry i bracia, wszyscy zgromadzeni, żyjący i działający na różnych szczeblach odpowiedzialności, w różnych wspólnotach, rodzinach, wszyscy, którzy dziś w tej archikatedrze stanowimy Kościół. Święty Paweł Apostoł, od którego zaczerpnąłem swoje biskupie zawołanie in Christo, jest autorem słów, które są uznawane za jedno z wcześniejszych świadectw sukcesji apostolskiej. W rozdziale 20 Dziejów Apostolskich widzimy Pawła, który zwołuje starszych wspólnoty, aby im przekazać odpowiedzialność za Kościół. Paweł czuje, że zmierza do męczeństwa, że widzi swoich współbraci być może ostatni raz. Odpowiedzialność, którą mu przekazał Chrystus, święty Paweł nie od siebie, ale od Chrystusa pragnie przenieść na zebranych prezbiterów. Mówi do nich: oznajmiam wam bowiem zbawczy plan Boży, nie ukrywając niczego. Troszczcie się o siebie i całą owczarnię, w której Duch Święty ustanowił was biskupami. Bądźcie pasterzami Kościoła Bożego, odkupionego Jego własną krwią. To dziwne doświadczenie, czuć się włączony w tę sukcesję apostolską. Wielu z was gratulowało mi nominacji, awansu, nowych zadań i zaszczytów w Kościele, ale równie wielu z was z duchowym wyczuciem zrozumiało, że biskup to nie wyższy urzędnik kościelny z mitrą na głowie i pastorałem w ręku, ale to ktoś, kogo wybrał Pan za narzędzie. Nierozłącznie traktuje w swoim powołaniu te dwa słowa: biskup pomocniczy. Powołał mnie Pan, abym pomagał. We wspomnianych słowach świętego Pawła
trzy sprawy mnie poruszają i dają moc. Powołanie na biskupa to zbawczy plan Boży, którego wykonawcą jest Duch Święty. Wierzę w to głęboko i ufam, że jako Kościół wszyscy podzielamy to przekonanie, że każdy biskup jest z ustanowienia Bożego, z ustanowienia Ducha Świętego. To jest zaplecze i dla tego, kto biskupem zostaje, i dla tych, którzy wiedzą, dlaczego mają szanować i ufać swoim biskupom. Po drugie, biskup to pasterz Kościoła, odkupionego własną krwią Chrystusa. Dał mi Pan od początku mojego powołania jakieś szczególne umiłowanie Kościoła. Ja kocham Kościół, ten powszechny i ten Kościół, który jest w Częstochowie i który nazywa się Archidiecezją Częstochowską. Kocham go, bo Bóg go kocha i oddał za niego swoją krew. I choć w zewnętrznych wymiarach ten Kościół potrafi być piękny i trudny zarazem, to Bóg nie przestaje w nim być. Kocham Kościół i jako biskup chciałbym bardzo was wszystkich pociągnąć do tej miłości Kościoła, do wiary w ten Kościół, do oddania swojego życia Chrystusowi, który mieszka w Kościele. Dzielę się tym wszystkim, mając świadomość, że przez te święcenia wiele się we mnie dokonało, że dobry pasterz nie tylko mnie powołał, ale konsekrował i włączył do pełni swojego kapłaństwa. Bogu więc najpierw dziękuję za wszystko, bo wszystko, co przez te 52 lata dzieje się w moim życiu, jest Jego łaską. Dziękuję Bogu za Jego Matkę Maryję, która tu w Częstochowie przyprowadziła mnie do Jezusa, prowadzi ciągle, dyskretnie towarzysząc mi z jasnogórskiego wizerunku na mojej drodze życia. Dziękuję Ojcu Świętemu Franciszkowi za nominację, za papieską bullę i piotrowe błogosławieństwo i modlitwę. Święcenia biskupia to włączenie do wspólnoty kolegium biskupich. Znakiem tego jest choćby trzech głównych konsekratorów i obecność innych braci w biskupstwie. Dziękuję wszystkim trzem moim konsekratorom. Najpierw głównemu szafarzowi święceń, księdzu arcybiskupowi Wacławowi. Jest wiele rzeczy, za które chciałbym bardzo podziękować księdzu arcybiskupowi, ale dziś chcę powiedzieć krótko. Ojcze, przyjmij mnie jako swojego pomocnika i włącz, proszę, w swoje wielkie powołanie do prowadzenia ludzi do Jezusa, jedynego odkupiciela człowieka. Dziękuję księdzu arcybiskupowi, nuncjuszowi Salvatore Penacchio za obecność, za współkonsekrację. Jestem ponoć 50. biskupem, którego współkonsekruje ksiądz nuncjusz. Dziękuję za przekazanie mi papieskiej nominacji, no i za cierpliwość w czekaniu, aż wyzdrowieje i pojawię się w nuncjaturze. Księdzu arcybiskupowi Stanisławowi, pierwszemu metropolicie częstochowskiemu, dziękuję za dziś i za te wiele, wiele lat ojcowskiego towarzyszenia, promieniowania miłością Bożą, świadectwa nieustannego chodzenia w obecności Bożej. Ogromnie się cieszę i bardzo sobie cenię obecność księdza kardynała Stanisława Dziwisza. Eminencjo, dziękuję za obecność, modlitwę i to, co my zawsze będziemy w księdzu kardynale cenić najbardziej. Jego służbę u boku świętego Jana Pawła II. Dziękuję obecnym tu księżom biskupom, biskupom diecezjalnym, biskupowi Janowi z Kielc, Romanowi z Bielska-Białej, Janowi z Rzeszowa, Henrykowi z Radomia, Grzegorzowi z Sosnowca, księżom biskupom pomocniczym, biskupowi Pawłowi z Opola, Łukaszowi z Kalisza, Adamowi z Świdnicy. Szczególnie serdecznie dziękuję moim przyjaciołom, wspaniałym poprzednikom na urzędzie biskupa pomocniczego w Częstochowie, księdzu biskupowi Janowi Wątrobie,
i księdzu biskupowi Antoniemu Długoszowi. Dziękuję wszystkim kapłanom, współbraciom spoza archidiecezji, moim przyjaciołom. Bardzo dziękuję całemu prezbiterium częstochowskiemu, kapitułom tu obecnym, kurii metropolitalnej, starszym i chorym kapłanom, kolegom z rocznika święceń i moim braciom z dekanatów zawierciańskich. Na moich rekolekcjach i tu w katedrze obecne są relikwie świętego Jana Marii Wianeya z naszego pięknego polskiego Ars w Mzykach. Przez wstawiennictwo tego świętego kapłana modliłem się i modlę za wszystkich współbraci kapłanów. Dziękuję osobom życia konsekrowanego, ojcom, braciom, siostrom zakonnym, temu wielkiemu światu modlitwy, służby naszej archidiecezji. Dziękuję szczególnie ojcom Paulinom, ojcu generałowi, ojcu przeorowi. Dziękuję wszystkim kochanym siostrom zakonnym na ręce sióstr zawierzenia z Częstochowy. To w ich ognisku rekolekcyjnym przygotowywałem się duchowo do tych święceń. Wyrazy szacunku i podziękowania składam przedstawicielom polskiego parlamentu, paniom, panom, posłom, senatorom, przedstawicielom władz administracyjnych, szczególnie przedstawicielom władz województwa śląskiego, łódzkiego, opolskiego, starostom powiatów z terenu archidiecezji częstochowskiej. Dziękuję władzom samorządowym na czele z władzami miasta Częstochowy i miasta Zawiercia, a także innych miast naszej diecezji, przedstawicielom mojej rodzinnej gminy Bielawy. Dziękuję i pozdrawiam i bardzo dziękuję mojej kochanej rodzinie, nieżyjącym już tacie Aleksandrowi, mamie Helenie. Niektórzy mówią, jak szkoda, że nie doczekali, zwłaszcza mama, która odchodziła od nas w styczniu, ale myślę, że doczekała i cieszy się i rozumie jeszcze więcej z tego, co się dzieje. Dziękuję bardzo moim siostrom, bratu z rodzinami, najbliższej rodzinie, przyjaciołom. Dziękuję mojej rodzinnej parafii z Bielaw, szczególnie mieszkańcom z Walewic, z waszym księdzem proboszczem Markiem. Bardzo dziękuję wszystkim środowiskom akademickim, władzom, przedstawicielom wszystkich uczelni wyższych, szczególnie tych z Częstochowy, największych, władzom Politechniki Częstochowskiej, Akademii Jana Długosza. Byłem tu i studentem, i duszpasterzem akademickim, i nauczycielem akademickim. Bardzo wiele wam zawdzięczam. Pozdrawiam i bardzo dziękuję mojemu kochanemu środowisku studentów z czasów, kiedy byłem duszpasterzem akademickim, parafiom, ale najpierw też seminarium duchownemu, częstochowskiemu, sosnowieckiemu, księżom rektorom, przełożonym, profesorom, pracownikom, również Wyższemu Instytutowi Teologicznemu, niższemu seminarium duchownemu, parafiom, w których pracowałem, tej pierwszej miłości parafialnej, wspólnocie świętego Franciszka z Asyżu, no i tej wielkiej miłości tam w Zawierciu, wspólnocie parafii świętego Piotra i Pawła Apostołów i wszystkim mieszkańcom Zawiercia. Bardzo dziękuję mediom katolickim, redakcji katolickiego tygodnika Niedziela, na ręce pani redaktor, redaktor honorowego. Dziękuję Niedzieli za wielką pomoc w przygotowaniu tej uroczystości. Dziękuję telewizji Trwam, Radiu Maryja, naszym rozgłośniom radiowym, Fiat, Jasna Góra, innym mediom, wydawnictwu Regina Polonia. Wszystkim, którzy się przyczynili do piękna tej uroczystości. Asyście liturgicznej pod kierunkiem księdza profesora Krzysztofa Bełkota, połączonym chórom częstochowskim, księdzu Markowi Cisowskiemu, księdzu profesorowi Szymonikowi, zespołowi organizacyjnemu, które ksiądz arcybiskup metropolita powołał dla dobrej organizacji tej uroczystości, księdzu proboszczowi tej katedry. Dziękuję wam wszystkim, którzy dziś objawiacie piękno i różnorodność naszego Kościoła, bractwom, wspólnotom, organizacjom katolickim, stowarzyszeniom, rycerzom Kolumba, zakonowi Bożego Grobu, rzemieślnikom, pocztom sztandarowym, harcerzom, służbie liturgicznej,
strażakom, zarządowi dróg w Częstochowie i najbardziej, jak potrafię, dziękuję ludziom chorym, niepełnosprawnym, wspólnocie Betel, osobom bezdomnym. To wam zawdzięczam potwierdzenie swojego kapłańskiego powołania. Służba najbardziej potrzebującym zawsze była i wierzę, że będzie wielkim pragnieniem mojego serca. Przepraszam, że to trochę długo trwało, ale tak serce dyktuje, by móc podziękować każdemu z was, a pewnie jeszcze wielu ominąłem. Niech Bóg w was będzie uwielbiony. Pan z wami. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Niech cię błogosławi i strzeże Bóg, który ustanowił cię arcykapłanem nad swoim ludem. Niech cię obdarzy szczęściem na tym świecie i uczestnictwem w szczęściu wiecznym. Bóg, który w swojej dobroci zechciał zgromadzić duchowieństwo i wiernych, niech sprawi, aby wszyscy dzięki Jego opatrzności i Twojemu kierownictwu przez długie lata cieszyli się szczęśliwym posługiwaniem. Niech Bóg da wiernym łaskę posłuszeństwa Jego przykazaniom, zachowa ich od niebezpieczeństw i obdarzy wszelkimi dobrami, aby z wiarą przyjmując Twoją posługę, na tym świecie cieszyli się pokojem i razem z Tobą zasłużyli na zaliczenie do społeczności świętych. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Boże, coś polskie śpiewamy wspólnie. Boże, coś polskie. Przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi chwały, coś ją osłania tarczą swej opieki. Gnębić ją miały,
warto by było powiedzieć o jego związkach z osobami niepełnosprawnymi. On w zasadzie z tego środowiska wyszedł, będąc jeszcze studentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, zajmował się osobami niepełnosprawnymi, w zasadzie szalał. Opiekował się takim, to jest bardzo dla mnie istotne, opiekował się takim Tomkiem Kaczmarkiem. To był chłopak na wózku inwalidzkim, z nim szalał, jeździł wszędzie, zabierał go na miasto. No to były niesamowite czasy. Dla mnie też osobiście, teraz przypomina mi się szereg innych rzeczy, w zasadzie miałem poprzez Andrzeja pierwszy kontakt z osobami niepełnosprawnymi, czy chorymi. Zabrał mnie do takiej babci starej, chorej. I ja później chciałem być taki jak Andrzej. On po prostu tam gdzieś mył jej nogi, jakieś tam brudnymi rzeczami się zajmował. Ja na początku, ja jestem młodszy o kilka lat od niego i na początku patrzyłem się, śmierdziało mi i tak dalej. Później, kiedy Andrzej mnie poprosił, słuchaj, ja nie mogę iść, ty. Chciałem być taki jak on. Bardzo jestem zadowolony i szczęśliwy, że to właśnie on. Ksiądz Andrzej Przybylski został biskupem. Myślę, że będzie bardzo dobrym biskupem i też myślę, że tym bardziej, że ma taką historię z osobami niepełnosprawnymi, chorymi, będzie też oddany dla naszego środowiska. Dobra, dziękujemy. Ksiądz biskup to jest pasterz kościoła, a ksiądz biskup Andrzej to jest taki szczególny pasterz. Z nami zaprzyjaźniony od wielu lat, od studenta, jeszcze pedagogiki. No jest po prostu naszym takim bratem i troszkę też dzieckiem duchowym. Stąd chcemy go bardzo, bardzo omodlić, dać mu sygnał, że jesteśmy jako pomocnice Matki Kościoła do pomocy biskupowi pomocniczemu. Bardzo się cieszę tą uroczystością i przede wszystkim ludźmi. Mogłem spotkać na tej uroczystości wszystkich tych, pośród których pracowałem i nimi towarzyszyłem. Miałem takie wielkie doświadczenie jakby piękna kościoła. To tak na bieżąco, natomiast pewnie z takimi odczuciami osobistymi, ze spotkaniem takim z powołaniem do biskupstwa i z realizacją tego powołania, no to muszę się trochę zmierzyć w tych najbliższych dniach, bo dopiero to jest kilka godzin od święcenia.